Słucham zawsze tego głosu wewnętrznego, który też ma prawo błędu. Tutaj Tarantino, tu Vega, stary, gdzie ty jesteś? Grasz raz tu, raz tu, raz grasz księdza, raz grasz, nie wiem, zboczeńca, trzeci raz mordercę. A ty grasz postać takiego właśnie faceta, który jest pod butem swojej partnerki. Ja jestem niczym ten właśnie pies, a moja partnerka w filmie jest właśnie tą kocicą, która... No nie ma jak się dogadać z nią, trzeba zmienić metodę. Ten film daje też fajną nadzieję, że nigdy nie jest za późno, żeby być lepszym, żeby zbudować tę relację, która wydaje się już rozsypana. Ktoś ma ochotę powiedzieć, że mnie nie lubi, no to nie jestem zupą pomidorową. Ale czy ci ludzie zadają sobie pytanie, czy ich wszyscy lubią? Że aż mam gęsią skórkę teraz.